Witam w kolejnym odcinku Zjawisk Niewyjaśnionych. Anomalia numer 54, skrzynka pocztowa. Oto ona, w samym środku lasu. Żadnego domu, adresu. Dzisiaj ja i mój niezawodny ekspert... Co tam? Włożymy do skrzynki list i zobaczymy, co się stanie. Mój list kryje w sobie odwieczne pytanie. Co tam? Teraz chowamy się za krzakiem i czekamy na rozwój wydarzeń. Stary! Co jest? Ty to widziałeś? Otworzysz? Ja? Czemu ja? Sam otwórz. Ja się do skrzynki z duchem nie dotykam. No dobra, okej. Raz kozie śmierć. Co? Stary, to jakiś inny list, stary. Tu jest napisane... Cześć, Dipper. Cześć, Sus. Ona wie, jak się nazywamy. A co, jak ta skrzynka wie wszystko? Trzeba to sprawdzić. Co sobie dzisiaj rano wygoliłem na głowie? Kaczusie, co trzyma rakietę z piłeczką. Stary, ona zgadła. Jak to? A chodź jeszcze popytamy. No dobra, kiedy będzie koniec świata? W 3012? Ha, to mamy chwilę. Jak wygląda kobieta moich snów? Ła, a to ci dopiero. To może ja to sobie lepiej zachowam. Dokładna data i godzina mojej śmierci, albo... O, jaki jest sens życia, albo... Kto napisał dziennik numer 3? To jest dobre. Słuchajcie, nareszcie rozwiążemy największą zagadkę wodogrzmotów. Ja, cię fajna skrzynka. Od tygodnia próbuję wysłać mamie film, jak wciągam nosem setkę gliściastych żelek. Nie, nie, rób to! Film o gliściastych żelkach obraził mnie, zniesmaczył i zasmucił. Wy, głupcy, nie jesteście godni mojej wszechwiedzy. Epoka ostatecznego oświecenia nigdy już nie nadejdzie. Co się dzieje? No cóż, to ten w tym odcinku to by było na tyle chyba. Nauczyliśmy się dzisiaj, że niewyjaśnione zjawiska nie przepadają za filmikami, jak sobie wtykasz do nosa gliściaste żelki. A ty patrz lepiej, co ja tu mam. Do nosa chodź. Do nosa chodź. Nie, okej, koniec, wyłącz kamerę.